każdy z nas słucha różnej muzyki, ale no nie tylko jednego gatunku właśnie. I dzięki temu, że każdy słucha różnych gatunków muzycznych i ta muzyka jest dosyć zróżnicowana, to udaje nam się znaleźć jakiś taki wspólny język. Odległość między mądrością a spełnieniem rozumu, być chorą, bo są tylko pory poziomu. Gdzieś chwilą, a ty biorą cię, co sobie lubisz. Jesteś outsiderem, więc na to nie pozwolisz, oni szukają cię. A gdy jednego ruszysz, uważaj, bo mi masz się do rozumu. Najbliższym gatunkiem mojemu sercu jest muzyka elektroniczna. Podobnie jazz, rock i muzyka progresywna. Najbliższym dla mnie gatunkiem muzycznym jest disco polo. Jeżeli chodzi o początki, to po prostu stwierdziliśmy, że skoro jest w naszym gronie wiele osób, które grają na jakimś instrumencie, to możemy spróbować stworzyć coś razem. To wynikało z tego, że dobrze się rozumieliśmy i wydawało nam się, że zgramy się również muzycznie. Tak nie stało się od razu, że przyszliśmy na próbę i od razu zaczęliśmy grać tak razem bez żadnych problemów. No to oczywiście wymagało trochę treningu, jakichś tam prób, eksperymentów i to tak się rodziło z czasem. Ta praca wygląda bardzo spontanicznie. Michał robi beat, przynosi go, my go słuchamy i jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby ktoś odmówił, powiedział, ja do tego nie będę grał, a dwóm osobom czy trzem się to podobało. Zawsze jesteśmy zgodni w tym, co robimy do tej pory. Jeśli chodzi o konflikty na tle muzycznym, to raczej nie ma. Jako takich już bardziej się sprzeczamy o to na przykład, czy zjemy we czterech knopersa, czy we dwóch, czy idziemy razem zapalić. Jesteśmy przyjaciółmi, także bardzo rzadko takie rzeczy się zdarzają. Grając z kolegami, którzy interesują się innymi gatunkami muzyki, uczymy się właśnie tej otwartości. Otwartości na nowe brzmienia, nie zamykanie się w jakichś schematach. Jest to dla muzyka, myślę, rozwojowe i bardzo ważne. Uczymy się też cierpliwości dla ich wad, tak? To jest też bardzo ważne, że nie jesteśmy tylko my, tylko tworzymy jedną całość, jeden zespół i musimy umieć współpracować. Czy to też współpraca na innych płaszczyznach w naszym życiu po prostu. W czasie pracy w tym zespole nauczyłem się w zasadzie gry, gatunków muzycznych, w których nie czułem się pewnie. Bo wcześniej zajmowałem się głównie muzyką rockową, teraz troszeczkę siedzę w jazzie, a tutaj właśnie Błażej jako basista właśnie nauczył mnie bardziej takiej gry oszczędnej, że w zasadzie gitara niekoniecznie musi być najważniejszym instrumentem w zespole. No i też nauczyłem się gry rytmicznej. Marzenia przyjmują rozmyślań widzeń. Tak w końcu o końcu życiowe wędrówki nasuwają się obrazy moich poczynań skutki. Chciałbym pięknie żyć i pięknie na zawsze zasnąć. Tak z siebie najwięcej, altruista to chaos. Każdy projekt ma szansę na sukces, jeśli są osoby, w które w niego wierzą i robią to z sercem. Rzeczywistości, bo poświęcić się jest warto dla wybranych wartości. Z latarką pod kocem czytałem do późna.